Witam serdecznie wszystkich. W tym odcinku pokażę Wam, jak ja będę suszyć majeranek. Zapraszam na film. Tak naprawdę jest to mój pierwszy majeranek w ogrodzie. Nigdy wcześniej nie miałam. A można powiedzieć, że zainspirowałam się w ogrodzie u mojej cioci. Jak po prostu poczułam ten zapach, to po prostu wręcz oniemiałam. I postanowiłam, że na drugi rok również chcę spróbować. Także naprawdę, jeżeli chodzi o uprawę, to nie jest wcale jakaś tam filozofia. Właśnie wyznacznikiem są tutaj te białe kwiaty, że jak te białe kwiaty już się pojawią, to już najwyższa pora, aby to ciąć. Także będę tutaj próbowała te kępy chwycić jako dosyć duża ta kępa jest. No i tak gdzieś tu mi się wyrwało. Ale pachnie pięknie. I tutaj obcinamy, żeby tam jeszcze może tego lata coś jeszcze wybije, odrośnie może. Także tutaj, o, tutaj jest wysuszone coś. Na pewno będę to pukać, bo tutaj jednak jest, tutaj widzę dużo piachu. Też koty sąsiadów biegają. Także myślę, że będę musiała to opukać w pierwszej kolejności. I tak mniej więcej zostały tutaj przycięte. Oczywiście w międzyczasie nożyczce mi się tutaj zaczęły zacinać, chyba gdzieś tam piasek weszedł. I na takiej wysokości zostało to obcięte. Może jeszcze tego sezonu to odbije. Także ja tutaj mam 5 takich krzaczków. I z tych 5 krzaczków wyszła taka tutaj, taka ilość właśnie wyszła. No i teraz będę musiała to jakoś przepłukać wodą, następnie lekko obsuszyć, żeby to nie było takie mokre. No i kolejny etap, będę to wkładać na suszarkę, którą ekstra teraz właśnie kupiłam na Allegro. Taką suszarkę, która po prostu jest zamykana, żeby tam mucha nie weszła. I tak właśnie wygląda mój nowy zakup. Jest to siatka do suszenia. Tak naprawdę pisało też, że można suszyć w tym ryby, bo to widać jest dosyć na pierwszy rzut oka masywne. I zaraz właśnie powykładam na te półeczki mój majeranek, który tam mi się w garażu obsuszał w ciągu dnia. No i teraz będę układać to na te półeczki. A następnie schowiemy to do, myślę, że jakiegoś ciemnego, ciepłego pomieszczenia. Mówię, i teraz kolejny etap, to na pewno gdzieś trzeba to wsadzić w jakieś ciemne, przewiewne miejsce. My tutaj się z mężem zastanawiamy, naradzamy. Był strych, ale oczywiście mąż mówi, że nie chce mu się wchodzić na strych. Druga opcja to kotłownia, ale jednak stwierdziliśmy, że w garażu. Tam jest też ciemne, przewiewne miejsce, taka antresola w garażu, można powiedzieć. I myślę, że tam to zawiesi zaraz. A jak długo to będzie słono, to sama nie wiem, zobaczymy. Potem powiem Wam, jak to długo trwało. No i teraz zapinamy. Są takie sznurki. To jest z drugiej strony. Ok, i teraz można to już wynieść. Minęło 6 dni i tutaj już widać, że majeranek się wysuszył.
No i postanowiłam go dzisiaj właśnie już poczuć. Także będę brała małe tutaj kępki, żeby to tak nie rozwalić. I tutaj wiadomo, te łodygi będą do wyrzucenia, ale piękne takie. To wiadomo, też trzeba jeszcze powybierać tutaj te patyki. I tyle mi udało się uzyskać tego majeranku. Teraz będę wkładać to do słoika, tylko naprawdę trzeba być czujnym i uważnym. Jeszcze będę wkładając do słoika, patrzyła na takie małe patyczki. Może gdzieś pokażę tutaj. O, na przykład coś takiego. Bo naprawdę takie coś to by mogło stanąć w gardle. I wtedy nie byłoby fajnie. Także naprawdę trzeba to jeszcze jakoś dobrze to albo jeszcze przesiać, albo nie wiem, pomyślę może przez jakieś sito jeszcze to przecedzę. Także tak to wyglądało, poszczególne etapy. Wiadomo, trzeba mieć trochę tutaj do tego cierpliwości, bo to tak aż do końca szybko, łatwo i przyjemnie, wiadomo, nie jest. Po prostu można się tutaj troszeczkę też pokuć tym majerankiem, jak już się tak trze. Także może jakieś rękawice, kto jak uważa. Także to by było na tyle. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę albo skomentujcie. No i też dziękuję za subskrypcję. Na pewno każda subskrypcja będzie miała sens dla mnie. Po prostu będzie oznaczało to, że mam dla kogo otworzyć i będę miała więcej wtedy właśnie chęci na nagrywanie. Także pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Cześć.